Kontynuujemy obecnie serię zwaną Szkoła Chrystusa. A lekcja numer 7 to uczenie się pod namaszczeniem. Szkoła Chrystusa jest szkołą, gdzie sam Chrystus jest wielką lekcją, a Duch Święty jest wielkim nauczycielem. Jeżeli masz Ducha Świętego, masz wszystko, co jest potrzebne, by się uczyć. W naszej szkole nauka nie jest obiektywna, ale subiektywna. Nie jest to nauczanie o rzeczach, ale wewnętrzne uczenie się Chrystusa, doświadczeniem całego życia. To jest uczenie się Chrystusa swoim życiem przez doświadczenie, czego możemy się nauczyć tylko przez namaszczenie. Więc w tej lekcji przechodzimy do znaczenia namaszczenia. Jakie znaczenie ma namaszczenie Duchem Świętym? Nie jest to nic mniej ani nic więcej, tylko to, że Duch Święty zajmuje swoje miejsce jako absolutny Pan. To, co Bóg namaszcza, to łączy z sobą samym. To znaczy, że On staje się Panem każdego zainteresowania i każdego wpływu. Jest to uznanie niepodzielnego i nieograniczonego panowania Ducha Świętego. Dlatego Pan Jezus poszedł do wód Jordanu jako przykład, przykład śmierci i pogrzebu. W odniesieniu do człowieka jego chrzest oznacza, że od tego momentu nie rządził już swoim życiem sam, ale wykonywał tylko całkowicie wolę Bożą. Grób w Jordanie oznaczał odrzucenie wszelkiego niezależnego panowania. On żył według tego prawa. Ta zasada absolutnego autorytetu Boga realizuje się poprzez władzę i panowanie tego namaszczenia. Jezus nigdy nie pogwałcił tych zasad. Pierwszym i głównym znaczeniem namaszczenia jest to, że nie możemy nic robić sami z siebie, ale tylko to, czego to pomazanie nas uczy i do czego prowadzi. Zatem to namaszczenie zabiera wszystko z naszych rąk. Namaszczenie odpowiada za naszą reputację. Namaszczenie jest zależne od celu Bożego. Syn nie może nic czynić sam z siebie. Widzicie, że to namaszczenie ma negatywną stronę, a stronę pozytywną można podsumować jednym słowem – tylko Ojciec. Pierwszą i trwałą rzeczą dotyczącą namaszczenia jest to, że jesteśmy związani panowaniem Ducha Bożego. A więc nie może być nic, czego On nie chce. Czy to nie wspaniałe? Gdybyśmy tylko mogli zrozumieć, że powodem, dla którego jesteśmy tak nieefektywni, jest to, iż nie uczyniliśmy Go absolutnym Panem. A to oznacza odrzucenie cielesnej siły i samolubnego życia. To jest konieczność, gdyż namaszczenie nie zawiera samo w sobie absolutnego władania Ducha. W tej szkole Chrystusa, gdzie tematem jest Chrystus, namaszczenie oznacza, że Chrystus musi być Panem przez Ducha Świętego. Przypatrzmy się określeniom władanie i posłuszeństwo. Jeżeli mamy dojść do pełni chwały Chrystusa, to jedynym sposobem uczenia się tego boskiego i niebiańskiego zarządzania, które jest przeznaczeniem świętych, jest absolutne posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Nie ma innej drogi. Posłuszeństwo oznacza, że we wszystkim On, Chrystus, ma wyższość. My idziemy za Nim i nasze wartości czerpiemy z Niego. Nigdy nie odniesiesz korzyści, jeżeli nie zrozumiesz, na czym polega posłuszeństwo Chrystusowi. Kościół jest posłuszny Chrystusowi nie z przymusu. Jak chcieliby może niektórzy, nie jesteśmy pod Jego pantoflem, ale raczej jesteśmy obok Niego. Czy nie jest to piękne? Pan chce, by Kościół miał pierwsze miejsce, będąc obok Pana.
i aby On sam miał tylko wyższość. Władanie Ducha i Chrystusa ma nas doprowadzić do pełni tej władzy. Problem od czasów Adama aż do dziś polega na tym, że człowiek nie chce pełni dla kogoś innego, ale dla siebie. Bożą odpowiedzią na to jest krzyż. Kiedy Bóg przenosi nas na pustynię, o której mówiliśmy, Jego celem jest, by w naszym życiu umieścić krzyż na właściwym miejscu. Jeżeli Chrystus ma być wykształcony w nas, musi działać w nas zasada krzyża. To na krzyżu nasza cielesność, samowola i nasze pragnienia są złamane. Bóg pokazuje nam wodę żywą i w momencie naszego zrozumienia czyni ją dostępną dla nas. Widzimy to, czego nie posiadamy. Jedyną drogą wyjścia z tego gorzkiego stanu jest przyjęcie krzyża i powiedzenie tak dla Boga we wszystkim. To jest panowanie Chrystusa. Nie musimy bronić naszej reputacji. Za to jest odpowiedzialny Duch Święty. Jak możemy chcieć bronić naszą reputację, kiedy ten, który nie upierał się zachłannie, by być równym Bogu, przyjął postać człowieka, stał się sługą i umarł jako przekleństwo na drzewie? Musimy przyjąć krzyż i wszystko, co on z sobą niesie. Musimy przyjąć pełne znaczenie śmierci ciała, abyśmy mogli doświadczyć fizycznego i moralnego zmartwychwstania w tym ciele. Bóg pokazał swojego Syna w ciele. Zrozumienie tego pomoże nam poznać, że celem pustyni jest doświadczenie, a nie zniszczenie. Diabeł uwielbia uczyć Biblii i nie ma żadnego problemu ze znalezieniem kaznodziejów, którzy mu służą. Za każdym razem, kiedy pojawi się jakaś gorycz, powie ci, że nie jesteś zbawiony. Musimy potrafić powiedzieć: bądź cicho, diable, ja idę za obłokiem Ducha Świętego. W innym przypadku on cię przekona, że zbłądziłeś. Musisz zrozumieć, że pustynia to nie 1000 mil od drogi, ale to coś, co jest wprost przed tobą. Jeżeli zgrzeszysz i wiesz o tym, to masz problem. Musisz pokutować i znowu być posłusznym Bogu. Jeżeli jednak chodzisz z Bogiem, a pojawi się kłopot, diabeł przyjdzie i powie ci, że pobłądziłeś, a on jest kłamcą. Naród izraelski przy Morzu Czerwonym myślał, że pobłądzili. Przed nimi było morze, a za nimi Faraon. Oni nie zbłądzili, ale szli za obłokiem. Bóg zaprowadził ich tam, by ich doświadczyć. To, co dzieje się w twoim życiu, nie jest dziwne i nie jest przypadkowe. Zaprowadził cię tam obłok, czyli Duch Święty. Jeżeli szczerze naśladujesz Boga, Bóg zaprowadził cię w to miejsce. Jest to Boży sposób objawienia ci, co jest w twoim sercu. Jeremiasz 17:9 powiada: podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Tylko Bóg. To, co cię spotyka, kłopot, który przeżywasz na pustyni, jest od Boga. On cię tam poprowadził. To w doświadczeniach ciało idzie na krzyż, a Chrystus żyje w tobie. Paweł powiada: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja. Jest tyle rzeczy, na które reagujemy, ale Bóg tak tego nie zostawi. Póki jeszcze choćby uncja cielesności w was i we mnie, On będzie nas z tym konfrontował. On poprowadzi nas gdzieś, gdzie objawi nam to, co tylko On wie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeżeli będziecie słuchać, kiedy diabeł naucza Biblii, zejdziecie z drogi Bożej, nie rozumiejąc, że to Bóg poprowadził was do tego miejsca, by pokazać, co nie jest z Niego. Próba ognia porusza i roztapia,
by żużel wyszedł na wierzch. Tylko Bóg może dać człowiekowi serce mięsiste zamiast kamiennego. Tylko Bóg może zmienić plamki Lamparta lub dodać łokieć do czyjegoś wzrostu. Pewien przyjaciel kaznodzieja opowiedział takie przeżycie. Powiedział: Panie, to Twoja wina, że ja taki jestem. Wołałem do Ciebie w tej sprawie i prosiłem Cię o siłę. Ty jesteś jedynym, kto może uczynić cokolwiek dla mnie. Panie, dlaczego mnie nie zmieniasz? Dlaczego nie dasz mi serca pragnącego Boga? Bóg odpowiedział mu tak. Ty jesteś pastorem tego kościoła i ja jeszcze nie mogę Cię w tym umocnić. Zbyt kocham tych ludzi. Popatrz na swoje życie. W każdej dziedzinie, gdzie jesteś mocny, bijesz owce po głowach i one opuszczają kościół, poranione. Natomiast w każdej dziedzinie, gdzie jesteś słaby, okazujesz miłosierdzie i współczucie. Nie mogę Cię wzmocnić, bo jesteś pełen pychy. I nie wzmocnię Cię, aż nauczysz się mówić prawdę w miłości. To wielka prawda. Wszyscy tego potrzebujemy. Wiele z tego, co dzieje się z chrześcijanami dzisiaj, jest spowodowane tym, że siła, jaką mają, odwraca ludzi od Boga. Jesteś wzmocniony nie po to, by być na widoku. Siła ma usługiwać w słabościach. Siła, która nie usługuje w słabościach, staje się słabością. Najbardziej jest to prawdą w domu Bożym. Mocni chrześcijanie, którzy wystawiają się na pokaz, przerażają słabych chrześcijan. Oni nie wiedzą, jak to zmienić. Potrzeba więcej bycia człowiekiem i Bóg wie, jak to zrobić. Hebrajczyków 13:8 mówi, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Jeżeli słuchasz, czego nieprzyjaciel uczy cię na temat Biblii, odejdziesz od Boga, a to będzie zejście ze ścieżki sprawiedliwości. Kiedyś słuchałem kaznodziei radiowego, który czytał list od słuchacza. Człowiek, który napisał ten list, powiedział: przeżyłem wielkie cierpienia i myślę, że Bóg przez to mnie uczył. Kaznodzieja radiowy zdenerwował się i powiedział: Bóg nigdy nie dopuści żadnego problemu w Twoim życiu, to diabeł. Jeżeli posłuchasz, jak diabeł uczy Biblii, to zdryfujesz. Kiedy diabeł uczy Biblii, będzie cytował wiersz po wierszu, jak to robił Jezusowi. Dlatego nie możemy dawać mu miejsca. Krzyż jest jedyną podstawą Bożej łaski dla mnie. Ponieważ krzyż daje Bogu możliwość, by zobaczył mnie jako osobę odpowiedzialną, której duch został ożywiony dla Boga i która może przyjmować, wierzyć i chodzić w prawdzie. Nie jestem już osobą szukającą wymówek. Jestem odpowiedzialny za moją reakcję na światłość, którą daje mi Bóg. Jeżeli odrzucę tę światłość, będę chodził w ciemności. Jeżeli odrzucę objawienie Boże i zastąpię je moim własnym światłem i zrozumieniem, skończę w smutku i nie będzie tu żadnego wyjątku. Każdy, bez względu na to, kim jest, doświadcza prawdziwości Słowa Bożego w taki czy inny sposób. Podstawą łaski Bożej dla mnie w czasie wędrówki przez pustynię jest krzyż. Dlatego, kiedy wołam w mojej goryczy, On kieruje mnie do tego drzewa, szorstkiego, starego krzyża. Jeżeli w tych trudnościach odwrócę się od Niego, nie ma dla mnie nadziei, gdyż podstawą łaski Bożej jest krzyż. I podstawą Bożego sądu jest także krzyż. Psalm 95 mówi: pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego.
Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach. Gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad wszystkich bogów. W Jego ręku są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił i suchy ląd ręce Jego ukształtowały. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego, obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Massa, na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Nie chcę, byście patrzyli na Boga jako na Boga wielkiego, złego, zagniewanego, szukającego kłopotu. On jest Bogiem z sercem pełnym tęsknoty za wami, byście weszli w to wszystko, co dla was przygotował. On słyszy puste śpiewanie, słyszy to wszystko, co ludzie powtarzają z pamięci, wszystko to, co nie pochodzi z serca. On natomiast sercem ojcowskim chce pokazać wam pełnię swojej natury. On, Bóg, umożliwił nam, byśmy stali się uczestnikami Jego natury. Ja tego nie potrafię zrozumieć, ale On to uczynił. Więc Duch Święty usuwa grunt spod naszych stóp i mówi, że to Jego pełnia, a nie nasze ciało. W pierwszej lekcji w Szkole Chrystusa Duch Święty odróżnia całkowitą inność Chrystusa od nas. Czytajcie pod tym kątem Ewangelię Jana, mając to właśnie na uwadze. Jak bardzo różni się Pan Jezus od innych ludzi, nawet od Jego uczniów. On jest całkiem inny. Ta różnica jest podkreślana ciągle i ciągle na nowo. W Jana 8:23 Jezus mówi, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Ta różnica staje się sprzecznością przez cały czas. Sprzecznością w osądach, gdyż my nie widzimy spraw tak jak On. Sprzecznością rzeczywistości, sprzecznością umysłu, sprzecznością pomysłów i wartości. Wszystko dlatego, że On jest inny niż my. Nigdy nie możemy być pewni, że jesteśmy po właściwej stronie, póki nie poddamy wszystkiego Chrystusowi. Dlatego modlitwa musi zajmować tak dużo miejsca w życiu dziecka Bożego. Życie modlitwy Pana Jezusa w pewnych realiach i znaczeniu jest największym problemem, który możemy spotkać. On jest Chrystusem, On jest Synem Bożym i On jest namaszczony. Jest osobą bezgrzeszną, a mimo tego musi spędzać całą noc w modlitwie po długim i pracowitym dniu. Dlaczego on musi się modlić? Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście już z tym problem. Mnie osobiście to intrygowało dotąd, aż to zobaczyłem. On musiał się modlić, gdyż działały też inne siły. Były inne rzeczy, które wymagały Jego uwagi, reakcji i posłuszeństwa. A On musiał to wszystko trzymać w harmonii z Duchem, pod którego rządami sam siebie postawił. Nie mógł sam o niczym decydować. My w naszej naturze mamy też to wszystko, co sprzeciwia się Bogu, Bożej myśli i Bożej woli. O wiele ważniejsze jest zatem, byśmy i my żyli modlitwą, przez którą Duch Święty będzie miał możliwość trzymać nas na właściwej drodze. Tak więc, dziecko Boże ma się nauczyć jednej rzeczy pod kierownictwem Ducha Świętego, mianowicie, jak bardzo różnimy się od Chrystusa. Obecnie w tej dyspensacji, jeżeli naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi, nie jest ważne nic innego, jak tylko to, czy On jest w nas. I to jest to, co oznacza upodobnić się do Niego.
Ta zupełna inność jest w nas i to należy rozwijać. Uświęcenie to zastępowanie jednego życia innym życiem. Według tego prawa życia będziemy wiedzieć, jakie jest stanowisko Pana. Wiemy też na podstawie tego prawa, kim jest Pan i czego On chce, oczekuje. Jeżeli wiesz, gdzie jest Pan, kim On jest i czego oczekuje, wówczas będziesz mógł z Nim chodzić. Wszystko do realizacji celu Bożego jest związane z tym życiem i kiedy idziemy przez życie, to wszystko jest realne. Życie jest potencjalnie sumą wszystkich boskich celów. Chrześcijaństwo to nie religia. Chrześcijaństwo to życie. To do tego obrazu Bóg chce nas upodobnić. Jezus jest prawdą, a ta prawda jest życiem. Więc Bóg współdziała z nami, by uczynić nas prawdą. To właśnie jest przedmiotem Ewangelii. Uczyć się przez namaszczenie, złamać starą naturę i chodzić z Nim. Kiedy to uczynimy, będziemy wiedzieć, gdzie On jest, czego oczekuje i czego pragnie. Niech Bóg pomoże nam to zrozumieć i zrealizować. Hallelujah.